Nazywam się Dawid Kamiński. Moim samochodem jest BMW E36 z silnikiem 1.8 M44 B19. Auto jest z 97 roku. Posiadam je 2,5 roku. Na co dzień jestem logistykiem, planuję transport ciężarówek. Nie łączę tego z motoryzacją, lecz wiadomo, transport i samochody zawsze jakoś się łączą. Zanim zacząłem działać z furami, jeździłem na rowerze, tak bardziej ekstremalnie, na zjazdówce. Poświęcałem temu dosyć dużo czasu. Jak zrobiłem prawo jazdy, to miałem już zaszczepione od znajomych dosyć dobrze nakreślony temat, ponieważ znajomi, z którymi się trzymałem, czynnie uczestniczyli w początkach rejsizmu. Pomogli mi w starcie. Już miałem mniej więcej pomysł, jak ma wyglądać moje auto. Chciałem, żeby było schludne, niskie i można było się nim wybrać na jakieś eventy. Zajawa na fury wzięła się u mnie tak jak w większości ludzi, jakieś Need for Speedy, Szybcy i Wściekli, te tematy. Dodatkowo przeglądając jakieś fora, poznałem ludzi z mojego miasta, którzy czynnie uczestniczyli w scenie rejsizmowej. Jeździli na eventy, działali sobie na garażu, no i złapałem taką zajawę. Moim pierwszym autem był Golf 3, trzydrzwiowy, na Azewie A. Był zrobiony totalnie, szczerze mówiąc, najtańszym kosztem, żeby w miarę wyglądał na stensówę. Nie było tam przesadnych rarytasów ani modyfikacji. Wiadomo, byłem wtedy w techniku. Wywodzę się z otoczenia typowo rejsizmowego, gdyż na początku mojej zajawki jarały mnie stensowe fury. Z biegiem czasu zajarałem się sceną driftu. Aktualnie jestem w ekipie Squadato. Przyjście do tej ekipy był bardzo spontaniczny. Po prostu pewnego razu spotkaliśmy się na spocie w Gliwicach. No i od tego czasu zaczęliśmy jakoś częściej się spotykać, pisać, działać na garażu. I po prostu tworzymy teraz z grą ekipę. Posiadam E36, ponieważ od zawsze to był jakiś taki mój samochód, który chciałem posiadać. Jak szukałem swojego pierwszego samochodu, no to budżet za bardzo mi nie pozwalał, gdyż wtedy ceny już powoli rosły. Auto nabyłem w sumie 2,5 roku, szukałem po prostu gruza na zimę. Wtedy nie dysponowałem też jakimś dużym budżetem. Trafiła się okazja i z dnia na dzień pojechałem po to i jest ze mną do teraz. Budując ten samochód, inspirowałem się mocno Stanami, gdyż uważam, że najbardziej stylowe auta są tam, mimo że niektóre stensowozy są na zdjęciach ładne, a na żywo mają mnóstwo fuck-upów, to taka stylowa mnie mocno jara, bo jestem zdania, że auto jest od tego, żeby nim jeździć, a nie żeby stało w garażu i wozić je na eventy lawetom. Zawias, jaki posiadam w tym aucie, z tyłu jest to MTS Gold z kompakta, do tego są bizony. Z przodu jest gwint nieznanej mi niemieckiej marki. Koła są to worki VSKF-y. Z przodu 9 cali szerokie, z tyłu jest 10 J. Rarytasów, jakie posiadam, to są boczki, które mają 6 głośników na jeden. Jest to w sumie taki dosyć rzadki temat, wykonywany przez niemiecką firmę. Żeby to zagrało, to też były dosyć spore komplikacje, bo mało jest takich wzmacniaczy w dobrym budżecie, żeby to grało tak, jak powinno. Auto jest w sumie przystosowane do driftu i nawet czasem z tego korzystam. Szczerze, spotykam się z dużą ilością opinii na temat mojego samochodu. Jedne dosyć go krytykują, drugie są bardzo pozytywne. Usłyszałem parę opinii, że auto jest wyjęte z Ameryki, co bardzo mnie cieszy, bo na tym mi zależało. Mój wóz dla mnie jest po prostu daily. Używam tego auta na co dzień, daje mi mnóstwo frajdy.
i jest możliwością do poznania dużo ciekawych osób. Aktualnie jest to mój jedyny jeżdżący wóz. Oprócz tego posiadam Golfa R32. Chciałbym zmienić jego stylówę z takiej lekko stensowej do typowo racecarowej. W przyszłości wiadomo, chciałbym nabyć jakiegoś Nissana i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. Myślę, że scena tuningowa w Polsce jest na wysokim poziomie, lecz znani polscy youtuberzy źle na nią wpływają. Ludzie, którzy chcą zacząć tuningować swoje samochody, mają nakreślane dosyć słabe wzorce. Jakby się zagłębić w temat, to możemy znaleźć dosyć sporo inspiracji, w czym mam nadzieję, że pomagamy. Mam nadzieję, że moda na wysokie przody nie przyjmie się na dobre i jednak to, co było budowane przez lata, będzie dalej w tym trwało. No i mam nadzieję, że scena stensowa pójdzie w takim kierunku, że ludzie, którzy mają dojebane naprawdę wozy, zaczną je używać ze swoim przeznaczeniem, będą po prostu nimi jeździć i te auta będzie dało się często zobaczyć na ulicy. Aktualnie mój setup samochodu nie jest setupem docelowym. Jestem teraz na etapie poszukiwań kół, gdyż jest to setup tymczasowy. Nie mam sprecyzowanych konkretnych kół, jakie chciałbym tutaj posiadać, lecz jakieś wizje tam mam i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć fajne koła i auto będzie wyglądało jeszcze lepiej. Najważniejszą kwestią przy budowie samochodu jest po prostu wizja na niego. Jeżeli posiadamy jakąś wizję i obracamy się w jakimś gronie osób, które też budują samochody, które nam się podobają, to warto czasem tych osób zapytać, poradzić się o zdanie i nie robić na pałę po prostu, bo coś może wyjść chujowo.